rusza 26. edycja Summer Jazz Festival. Kraków będzie żył jazzem tak naprawdę przez cały miesiąc. Blisko 100 koncertów w różnych punktach miasta, przede wszystkim w centrum, rynek główny i Parada Nowoorleańska, na Placu Szczepańskim koncerty, Piwnica pod Baranami, Harris Piano Club. Pałac Potockich, to miejsce, gdzie jesteśmy. Dorota Miśkiewicz, Agazarian, to są te takie najgorętsze nasze nazwiska jazzowe, lubiane wokaliści i wokalistki. Prosimy chodzić, po prostu warto przyjrzeć się programowi, że są dni, w których jest 5-6 koncertów, można się przenosić. Bardzo cieszymy się, że nasza współpraca z Summer Jazz Festivalem wchodzi w kolejny etap. Tym razem zapraszamy Państwa do nowej przestrzeni i dla festiwalu, i dla naszej współpracy, czyli do Pałacu Potockich, rynek główny 20, 4 koncerty, 7, 16, 22 i 29 lipca. Co warto podkreślić, to są koncerty bezpłatne. Zapraszamy serdecznie, ponieważ składy fenomenalne. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń świetnie będzie współgrała z jazzem i z jazzowym Krakowem. Jest bardzo dużo koncertów otwartych, niebiletowanych. No a jak ktoś chce się, prawda, podusić w tych klubach w nocy, przesiąknąć tam tę atmosferę jazzem i troszeczkę tymi klimatami, często różnymi, nowoczesnymi również, to zapraszamy do tych 5-6 klubów, które wieczorami codziennie grają. Serdecznie zapraszam na jazzowy miesiąc w Krakowie, gdzie odwiedzą nas zarówno światowej sławy artyści zagraniczni, ale również polscy jazzmeni jak Laura Szafran, Hanna Banaszak, Stanisław Sojka. Będziemy żyć jazzem cały miesiąc.